dniu dzisiejszym zostały przeprowadzone czynności kontrolne wspólnie przez 5 pracowników i inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej, funkcjonariuszy Izby Celnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej oraz Policji. Głównymi celami było ograniczenie szarej strefy oraz nieuczciwej konkurencji, jakimi są nielegalne punkty handlowe. Kontroli zostały poddane zarówno punkty handlowe prowadzone przez osoby krajowe, jak i obcokrajowców.